Cześć! Dzisiaj znowu przygotowałam dla Was odcinek z dodawaniem za dużej ilości dodatków do slime. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to link do niego będzie w opisie. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba i że wyjdą z tego jakieś fajne slimy. Jako pierwszy dodatek wykorzystałam nasiona słonecznika. Kupiłam je jakiś czas temu dla chomika, ale nigdy ich mu nie dałam, ponieważ dopiero po zakupie zauważyłam, że one są solone. Leżały w szafie dość długo i dzisiaj w końcu do czegoś się przydały. Jak tylko wyjęłam tego slajma z pojemnika, to od razu zauważyłam, że coś jest nie tak. Slajm zaczął się rozpuszczać i był dość nieprzyjemny w dotyku. Myślę, że to na pewno dlatego, że ten słonecznik był z solą i to właśnie ona dezaktywowała slajm. Postanowiłam spróbować uratować tego slajma, dodając trochę boraksu, ale niestety tylko na początku wydawało się, że jest lepiej, a zaraz potem było już tylko gorzej. Slajm zaczął brzydko pachnieć i zrobiły się tylko takie brzydkie grudki slajma. Przyznam się, że to było dla mnie zaskoczenie, ale też ten slime ma jedną fajną rzecz. Jeśli dobrze słyszycie, to wydaje on z siebie takie strzelające, bąbelkowe dźwięki. Drugim dodatkiem, którego chciałam dodać za dużo do slime, była kolorowa posypka cukrowa. Na początku wyglądało to pięknie, kolorowo, ale tutaj też dość szybko zaczęło się coś psuć. Slime zaczął strasznie śmierdzieć i rozpuszczać się. Bardziej pomyślałam, że to posypka zaraz się połamie i pokruszy, ale ona nawet się nie zepsuła za bardzo, poza tym, że puściła trochę koloru. Slime oczywiście postanowiłam ratować, dodając boraks i na początku wydawało się, że to pomaga, ale za chwilę slime zaczął znowu się rozpuszczać i tak w kółko. Slime'em można było się bawić tylko przez chwilę, ale nie było to za fajne, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, strasznie on śmierdział. Czyli drugi slime okazał się jeszcze większą porażką niż ten pierwszy. Na szczęście kolejny slime będzie lepszy, ponieważ tutaj już nie będzie jedzenia jako dodatku. Tutaj wykorzystałam koraliki. Przygotowałam wielkie pudełko koralików, ale całego go nie użyłam i do miski przysypałam ich tyle, ile wydawało mi się, że będzie odpowiednie, tak żeby nie wypadały one ze slime'a. Już w pudełku podczas pierwszego mieszania ten slime mi się bardzo podobał i wiedziałam, że wyjdzie z tego super crunchy slime, podobny trochę do flown slime, tylko że z koralikami, a nie z kuleczkami strepionowymi. Po wyjęciu slime'a z pudełka koraliki trochę z niego wypadały, ale mniej niż myślałam.
Slime nie był za przyjemny do dotyku, nie za bardzo chciał się rozciągać, ale za to fajnie się zgniatał i wydawał super dźwięki. Postanowiłam dodać do tego trochę takiego w zasadzie całkiem rozpuszczonego slime'a. Dzięki temu po dokładnym wymieszaniu slime zaczął się lepiej rozciągać i koraliki z niego mniej wypadały. Ostatecznie ten slime nawet mi się podobał i uważam, że wszedł dobrze, jak na takiego slime'a z dużą ilością dodatków. A teraz ciekawa jestem, czy poznajcie, co to jest. To jest moja kula do kąpieli w kształcie jajka, którą robiłam na Wielkanoc. Nie wykorzystałam jej i trzymałam ją do jakiegoś projektu i właśnie dzisiaj w końcu mi się na coś przydała. Miałam też trochę tutaj proszku, z którego te kule się robi i właśnie do niego na początku dodałam slime'a. Slime od razu wszedł w reakcję z tym proszkiem i zaczął bąbelkować i wydawać fajne dźwięki. Do pojemnika włożyłam jajko i dodatkowo je przykryłam slime'em. Bardzo fajnie się obserwowało, jak ten slime powoli się rozpuszczał i dźwięki tego procesu były bardzo przyjemne. Zrobiło się super ASMR z tego. W pojemniku zrobiło się sporo piany, pojawiła się też woda, ale slime też tam ciągle był. Co ciekawe, to wszystko było bardzo zimne w dotyku. Na sam koniec wyłowiłam slime'a z tej piany i było go więcej niż się spodziewałam, ale do niczego on się nie nadawał. Zrobił się gumowaty i nie rozciąga się praktycznie w ogóle. I ostatnie dodatki na dzisiaj to strzająca glinka. Przygotowałam 9 kolorowych kulek i ciekawa jestem, czy ta glinka będzie fajnie strzelać przez slime. Powiem Wam, że nie za łatwo to się zgniatało, było to trochę dziwne przez tego slime'a. Bardzo podobały mi się dźwięki, które ten slime wydawał razem z glinką. Kolory razem przemieszczenie były prześliczne. Niestety ciężko to się ze sobą łączyło, mieszało i przez to slime nie rozciągał się dobrze i się rozrywał.
Nie mogę się zdecydować, czy ten slime mi się podobał, czy nie. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie. Napiszcie mi w komentarzu, który slime i dodatki dzisiaj Wam się najbardziej podobały. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!